Mamy ciężkie czasy. Naprawdę. Czasy mediów społecznościowych, idealnych zdjęć, pięknych figur są przerażające. Jak oni to robią? Czy mają jakiś superfood, który im pomaga? Nie są zmęczeni? Ciągle pokazują swoje świetne życie. Ile oni pracują? Może to jakaś dieta cud? Na moim TikToku dostałam od Was mnóstwo pytań na temat jednego małego glona. Czy to nie jest on przypadkiem sprawcą tego idealnego życia? Dzisiejszy temat to chlorella. Ja nazywam się Magdalena Krajewska, jestem lekarzem, specjalistą medycyny rodzinnej, a w sieci możecie znaleźć mnie pod nazwą InstaLekarz. Wróćmy do lekcji biologii. Chlorella to jednokomórkowy, słodkowodny glon. Coraz częściej widzimy ją nie tylko w wodzie, jak to glon, tylko właśnie na talerzach, w super koktajlach. Pozwólcie, że pokażę Wam, jak wygląda. W super koktajlach i coraz częściej, nie w Azji, tylko widzimy ją w Polsce i słyszymy, że jest świetna. Na zmęczenie, działa przeciwnowotworowo, ogólnie jest świetna na wszystko. To jest program Fakty i Mity. I dziś chcę się zmierzyć właśnie z tym może mitem. Chlorella zawiera bardzo dużą ilość chlorofilu. Hemoglobina, dwutlenek węgla. Znów wracamy do lekcji biologii. Po co nam chlorofil? Otóż przyspiesza on gojenie ran, działa przeciwzapalnie, zwiększa ilość krwinek czerwonych, więc brzmi dobrze. Zawiera też mnóstwo witamin, jak witaminy A1, B1, B2, B6, B12, witaminy C, witaminy E oraz minerały takie jak cynk, magnez, potas, wapń. Więc brzmi nieźle. Brzmi prawie jak cała tablica Mendelejewa. Okej, zawsze jak mówimy cała tablica Mendelejewa, to jest coś złego, więc niech będzie cała tablica Mendelejewa plus odjąć te wszystkie paskudstwa. A teraz specjalnie dla moich kumpli z siłowni. Pozdrawiam Was wszystkich. Chlorella zawiera aż 60% białka. 60%! I co teraz Wam po tym półtłustym twarogu? Komercyjna uprawa chlorelli zaczęła się w latach 60. W Japonii co roku zbieranych jest 2000 ton chlorelli. No gdzieś mniej więcej tyle, ile waży taka niezbyt wyrośnięta samica słonia. Ale chlorella to jest glon, więc myślę, że to dużo. Teraz przejdźmy do konkretów, czyli nasza wisienka na torcie. Badania naukowe, najważniejsze. Niestety do dnia dzisiejszego nie mogę Wam powiedzieć, że są takie badania, które powiedzą, ta chlorella jest superfoodem. Ale już trochę wiemy, więc trochę Wam o różnych badaniach poopowiadam. Pierwsze badania ukazały się dosyć późno, bo w 1998 roku magazyn Cancer Immunology Immunotherapy opublikował, że ekstrakt białkowy z chlorelli hamuje rozprzestrzenianie się nowotworów. Brzmi nieźle, co? Ale hola hola, Polacy swój język mają i tak samo jest z badaniami. W 2017 roku na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu odbyło się badanie właśnie na chlorelli oraz na jej kuzynkach, spirulinie i aldze afa. Zazwyczaj po nie sięgają osoby, które są wegetarianami i nie jedzą jajek na przykład, albo są weganami. I co się okazało? Że zwiększała siły witalne, że zwiększała odporność, poprawiała jakość włosów i skóry oraz ogólną poprawę samopoczucia. Więc coś w tym może jest. Oczywiście pamiętajmy, że nie mówimy tutaj o badaniach wysokiej jakości. To co? Chlorella jest superfoodem czy nie? Badania w Poznaniu pokazały coś jeszcze. Że osoby przyjmujące ją nie konsultowały tego ze swoim lekarzem. Swoją wiedzę opierały na internecie, ale oczywiście nie na naszym kanale, na forach internetowych, ale oczywiście nie wiem tutaj o komentarzach pod naszymi filmami. Komentujcie, wy jesteście najwspanialsi. I to jest prawda. I w efekcie tego okazało się, że ma ona swoje działania uboczne, takie jak bóle brzucha, nudności, wymioty czy wysypka skórna. Najczęściej
występowały u osób z niewydolnością nerek oraz z niedoczynnością tarczycy. Jak już to wiecie, to nie staje się taka fajna, co? Ale są też badania, które pokazują, że pomaga walczyć z chorobami sercowo-naczyniowymi, chorobami wątroby, a nawet spowalniać rozwój chorób i zmniejszać śmiertelność związaną z paleniem tytoniu. Coraz więcej badań pokazuje, że zmniejszają upośledzenie pamięci, uszkodzenie neuronów u osób z chorobą Alzheimera. Czyli już wiemy, u kogo moglibyśmy to je zastosować. Ale u kogo nie? Nie powinniśmy stosować ich. U dzieci. U kobiet w ciąży, kobiet karmiących piersią, u osób starszych oraz uważać powinni alergicy. W szczególności ci, którzy mają alergię na pleśń. Na co uważać najbardziej? Na nieuczciwych producentów, tak jak prawie zawsze. Suplementy diety nie są przebadane tak jak leki. Nie wiemy do końca, co jest w środku. Według głównego inspektora sanitarnego w 2018 i 2019 roku suplementy z chlorellą przekraczały 30-krotność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, które mają działanie rakotwórcze. Więc troszkę na odwrót teraz. Więc zostawiam Wam, żebyście sobie przemyśleli to, co powiedziałam. Czy ta chlorella jest superfoodem? Czy może jednak zdrowa dieta, aktywność fizyczna nie są wystarczające? Piszcie, komentujcie. A ja zostawiam Was z przemyśleniami i oczywiście łapki w górę i subskrypcje. Trzymajcie się. Pa! Hej! Pamiętajcie o tym, że my chcemy Was jak najwięcej nauczyć, ale jak macie jakiś problem, musicie udać się do specjalisty. Nasz film nie zastąpi wizyty u lekarza. Pamiętajcie o tym.